Krotowej zostało jeszcze dwie, e? Żarnowiec ostatnia. O, dobra. Filip, zasuwamy Filip. Musisz to wygrać, musisz się starać, szybko. I dobra, poszedł z szarfą. No, można znowu. No już kończy. Uwaga, no chyba będzie łeb w łeb. Kręci tutaj się skór. Dwa woreczki. I rzucam. Tutaj, zmienię do tego punktu. To już jest czwarta edycja Olimpiady dla najmłodszych. Przyjeżdżają tutaj wszystkie przedszkola z gminy Krokowa. Pan Bartek Lipka prowadzi tę olimpiadę, zresztą robi to świetnie od wielu lat. To jest duża radość dla nas, jak patrzymy na tych najmłodszych, na ich rywalizację. Oni też to przeżywają, potem chwalą się rodzicom, chwalą się babci, dziadkowi, jak to wypadło. Nagrody ufundowaliśmy, każdy otrzyma drobny upominek, a oprócz tego najlepsze drużyny otrzymają puchary. Praktycznie puchary są dla wszystkich, bo tu nie chodzi o tą rywalizację sportową, która jest też potrzebna, bo wywołuje emocje, ale przede wszystkim sama zabawa i sam ruch, przebywanie wspólne razem z wszystkimi z całej gminy przedszkolaków tutaj właśnie. Dodatkowo jeszcze pogoda nam sprzyja. Ostatnie podrygi lata, jeszcze tej złotej, pięknej jesieni. Mamy 6 konkurencji. Są konkurencje bieżne, rzutne. Przede wszystkim mają się tutaj bawić. Dzieciaki są na tej czwartej olimpiadzie, biorą udział z całej gminy. Bawią się wyśmienicie. Kibice, którzy zasiadają na trybunach, mogą korzystać z innych konkurencji tutaj na boisku bocznym, ale przede wszystkim cieszymy się, że możemy spędzić przyjemny czas na świeżym powietrzu. Czwarta olimpiada dobiegła końca. Wiem, że panie to kosztowało dużo wysiłku i w zamian za to otrzymacie skromny upominek. Mamy tu powie, kto wygrał czwartą olimpiadę przedszkolaka? Żarnowiec!